Avon Mesmerize Black, czy to się czyta Avon, nieważne. Niestety, tak jak większość zapachów od Avona, okazała się beznadziejna. Jeżeli ludzie widzą w nim podobieństwo do Paco Rabanne One Million, to chyba nie mieli do czynienia z fajnymi odpowiednikami Paco Rabanne One Million. Mimo że ten zapach jest od dawna na rynku, a Avon potrafi zmieniać co rok zapachy, to rozumiem, dlaczego go trzymają, bo im się dobrze sprzedaje, ale niestety ci, co go kupują, nie widzieli innych zapachów po 25, 30 zł, a nawet 40, które są lepsze. Avon nadrabia buteleczką, bo jest naprawdę ładna. Na kartonik również. Co bym o nim powiedział? Albo trafiłem z wadliwą wersję, ale on u mnie tylko w 40% przypomina Paco Rabanne, a znam odpowiedniki, które przypominają w 80 lub 90. Przykładem jest Cuba Royal albo Antonio Banderas Golden Secret albo zwykły Secret. No ten psiknę sobie jeszcze, ale od razu od psiknięcia czuć jakieś cytrusy, ale takie sztuczne. To jest chyba cytryna. Skóry troszeczkę czuć też i gałki muszkatołowej, więc nie powiem, że nie czuć, ale cała ta kompozycja jest niższej klasy niż tamte dwa wcześniejsze, które wymieniłem. Po godzinie miałem wrażenie, że zapach już odbiegł zupełnie od oryginału Paco Rabanne. W pierwszym momencie, jak się psiknie, to zależy, jak się na to spojrzy. Jak wąchasz z daleka taką chmurę pozostawioną, jak machasz ręką, to czuć Paco Rabanne. Ale jak się zbliżysz i będziesz się wczuwał to czuć chemiczne składniki po prostu. Nie jest zły, ale do 45 zł, bo tyle płaciłem za tego Avona, można znaleźć, tak jak mówiłem, lepsze odpowiedniki. Takie jest moje zdanie. Jak mieliście z nim do czynienia, to zostawcie swoją opinię. Ale zanim zaczniecie zostawiać opinię o Avonie i chwalić go, pójdźcie do Rossmana i przetestujcie Antonio Banderasy. Zwykły Secret i Golden Secret. I wtedy się wypowiedzcie, bo sądzę, że zmienicie zdanie odnośnie Avona, że ej, on jednak nie jest taki super, jak mi się wydawało. A jak masz możliwość, to sobie zamów zapach Cuba Royal, to ten to w ogóle zmiażdży Avona. Mimo że jest Kuba kosztuje 25, a Avon 45. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.